Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. To słowo na dziś. Moi drodzy, to słowo, że tak powiem, dla świata brzmi absurdalnie. Posiąść ziemię, cichy? Przecież to się kompletnie, że tak powiem kolokwialnie, kupy nie trzyma. Posiąść ziemię to siła, to jest jakieś zdobywanie, to jest jakaś dominacja, a nie cichością. Moi drodzy, i to zdanie, jak zresztą wiele innych, pokazuje, że chrześcijanin jest kompletnie inny niż ten świat. Kompletnie. Że tak naprawdę chrześcijanin jest jakąś zagadką dla tego świata. I tak powinno być. Tak powinno być. Chrześcijanin w jakimś sensie powinien być zagadką dla świata. Co jest? Czemu on żyje inaczej? Czemu on wartości inne wyznaje? Ewangelia Mateusza, jak pewnie wiecie, głównie była adresowana do Żydów. Żydzi oczekiwali Mesjasza. Żydzi oczekiwali nadejścia Królestwa Bożego, ale w zrozumieniu militarnym. I takie słowo przekreśla wszystko. Cisi posiądą ziemię. To zdanie też jakby kierunkuje ich myślenie z tego fizycznego patrzenia na to patrzenie duchowe. Podobnie jak poprzednimi razy, zanim będziemy mówić, czym jest cichość, parę zdań, czym cichość nie jest. Tutaj bardzo krótko. Wiecie, cichość nie jest małomownością. To nie to, że ktoś się nie odzywa, to znaczy, że jest cichy. Wiecie, ja mam takiego znajomego, który kiedyś w towarzystwie był taki, że lubiał dyskutować. Dużo. Nawet to było męczące trochę. Bieżący człowiek, chodzący do tam okolicznego zboru i nagle coś się stało. Spotykamy się, cisza. Nic nie mówi, wszyscy na to zwracają uwagę, co mu się stało. On się tłumaczył, że coś przeżył takiego. Wiecie, ale jak gdzieś tam ktoś nacisnął na czuły punkt, jak się odezwał? To nie cichość. Zupełnie nie. To nie było żadne przeżycie związane z tym tematem. Moi drodzy, cichość to także żadna tam jakaś, nie wiem, taka cecha charakteru, taka, nie wiem, taka flegmatyczność, czy ospałość, czy jak to tam zwać. W końcu cichość, według tego, co mówi Boże Słowo, też na pewno nie jest takim pójściem na kompromis. Cichy człowiek to nie jest ten, który za wszelką cenę idzie na kompromis ze wszystkim. Że tak powiem, dla świętej zgody w cudzysłowie. A więc czym jest cichość? Pamiętacie słowa Pana Jezusa, który powiedział: uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. I tu nie są wymienione dwie cechy, tylko jedna nazwana podwójnie. To są synonimy praktycznie. Pewnie są oczywiście jakieś drobne niuanse, drobne szczególiki, czym się to różni, ale generalnie to jest bardzo, bardzo zbliżone. Więc jeśli mówimy o cichości, to jesteśmy bardzo blisko tematu właśnie pokory, łagodności. Zanim powiemy coś więcej, czym jest cichość, to zwróćmy uwagę raz jeszcze na kolejność błogosławieństw. Bo kolejność błogosławieństw jest bardzo istotna. Wiecie, nie da się ich poprzestawiać, bo straci to sens. Jedno wynika z poprzedniego, poprzednie implikuje następne. To jest bardzo istotne. I mówiliśmy już o tym, że Jezus, rozpoczynając nauczanie, mówił: ubodzy, błogosławieni, ubodzy w duchu. I na jednym z pierwszych wykładów mówiliśmy o tym, że to ubóstwo duchowe to jest świadomość swojej nędzy duchowej, świadomość swojego grzechu, jeśli mowa o przede wszystkim o ludziach niezbawionych. Ale mówiliśmy także i o nas, ludziach zbawionych, chrześcijaninach, którzy tak samo musimy być
ubodzy w duchu, czyli jakby świadomi swojej bezradności, świadomi swojego absolutnego uzależnienia od Boga. Jeśli ktoś z nas myśli, że potrafi żyć życiem chrześcijańskim sam, bez Bożej mocy, to nie wiem, czy w ogóle jest chrześcijaninem. To się nie da. To jest absolutne, codzienne uzależnienie od Niego. I mówiliśmy później o drugim, błogosławieni, którzy się smucą, że to pierwsze błogosławieństwo musi, i wciąż to podkreślam, musi spowodować smutek. Świadomość grzechu musi spowodować smutek. Musi spowodować żal, musi spowodować złamanie. Ja niedawno miałem rozmowę z pewną osobą z zewnątrz, niewierzącą, jak to nazywamy. I w wyniku rozmowy mówiłem na temat konieczności pokuty, uznania grzechu i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, i ta osoba w pewnym momencie jakby zrozumiała, o co chodzi. Przyswoiła to i zgodziła się z tym, okej, jestem grzeszny. Ale wiecie co? Chyba to było tylko gdzieś intelektualnie. Nie poszedł drugi krok. Absolutnie nie poszedł smutek. Żal za to, co się stało w ogóle. Owszem, przyjęte do wiadomości, jestem grzeszny, a teraz chciałbym się tylko pozbyć w konsekwencji grzechu. I tyle. Żadnego żałowania, żadnego złamania. Wiecie, to nie jest pokuta. Ten element jest ogromnie ważny. Aby przyszło wraz ze świadomością grzechu, aby przyszedł ból i żal. Wiecie, to jest niesamowite. To jest piękny stan, kiedy widzimy grzesznika, który jest przekonany o grzechu i który ma serce złamane, który pokutuje, bo wie, co zrobił, bo go dotknęło, bo nie może z tym żyć. Wie, że jest zły, wie, że jest zbrukany grzechem, ale też go to dotyka. I no, płacze czy nie płacze, ale wewnętrznie jest złamany. Ale moi drodzy, tutaj niektórzy się zatrzymują. Wiedzą o tym, może i płaczą nad sobą, ale w tym momencie się zatrzymują. Bo teraz przychodzi czas, by przyjąć zbawienie. Teraz przychodzi czas, by przyjąć ofertę, którą ma Jezus. Oto zbawienie za darmo z łaski. Moje grzechy, za które właśnie się smucę. Jest informacja, On zapłacił. Swoją krwią. On ich przybił do krzyża. Mogę być wolny. I teraz niektórzy w tym momencie mają problem. Jak to? Za darmo? Jak to? Nic nie muszę robić? Nie muszę się starać? Wiecie, wielokrotnie może słyszymy takie powiedzenie łaski bez. Ono oczywiście dotyczy czego innego, ale ludziom trudno przyjąć łaskę. Łatwiej zapracować. Łatwiej jest zasłużyć na zbawienie. Moi drodzy, żeby przyjąć łaskę, trzeba pokory. Żeby, powiem może w ten sposób, trzeba pokory, by zgodzić się z faktem, jakim jestem zerem przed Bogiem. Trzeba pokory, żeby zgodzić się z faktem, że nic nie mogę zrobić. Że nic nie mogę zrobić. Że cała pomoc musi przyjść z zewnątrz. Że cała pomoc przychodzi od Niego. Od Jezusa. I to jest kolejny krok niezbędny do pokuty. Ale tak jak poprzednio mówiliśmy o poprzednim błogosławieństwie, patrzyliśmy na niego z dwóch stron, czyli dla osób niewierzących i zbawionych. Mówiliśmy, może już nie będę przypominał, bo szkoda czasu, ale pamiętacie chyba te cztery powody, które wymieniałem, dla których człowiek wierzący powinien też zapłakać i smucić się, a za smutkiem powinny iść konkretne czyny. Ale tak samo i dzisiaj chcę skupić swoją uwagę na nas wierzących. Błogosławieni cisi, mówiąc inaczej pokorni. Chyba każdy z nas wie generalnie, że pokora to bardzo piękna i pożądana cecha dla nas. Będę o tym troszkę więcej mówił. Ale zanim to, wybaczcie taki krótki przerywnik, anegdotkę. Ona jest może, nie wiem, czy śmieszna, czy nieśmieszna, to już zależy od poczucia humoru, ale ona oddaje wielką prawdę. W pewnym zborze jeden ze starszych braci był tak pokorny, ja chyba to mówiłem już kiedyś, ale pewnie nie wszyscy słyszeli,
Był tak pokorny, że postanowiono dać mu medal za pokorę. Tak zrobiono. W jedno niedzielne nabożeństwo otrzymał medal za pokorę. Problem w tym, że za jakiś czas ten medal mu został odebrany. Wiecie dlaczego? Bo zaczął go nosić. I to jest niestety prawda. To jest paradoks trochę. Ale jeśli ktoś zaczyna zauważać u siebie to, jaki jestem pokorny, to już jest źle. To już nie ma nic wspólnego z pokorą. Wiecie, to jest paradoks, ale można być dumnym z tego, że się jest pokornym. To brzmi wręcz śmiesznie, ale tak może być. Wiecie, taka pokora trochę na pokaz. Taka pokora dla innych. Pochwalić się tym. Moi drodzy, wcześniej, przed chwilą zresztą, mówiłem o tym, że błogosławieństwa układają się w jakąś logiczną całość, że nie można ich poprzestawiać, ale powiem wam też, że wydaje mi się, że każde następne jest trudniejsze. Przynajmniej tych trzech, o których teraz rozmawiamy. Bo wiecie, jeśli ja dostrzegę swój grzech, jeśli jestem uczciwy wobec siebie, wobec Boga, to pewnie będę miał smutek i żal z tego powodu i będę wiedział, co mam z tym zrobić. I to jest takie oczywiste. Ale trudniej jest, jeżeli ktoś przyjdzie do mnie i mi to powie. Wiecie, kiedy sam siebie oceniam w reflektorze Bożego światła, to jest łatwiej. Ale kiedy ktoś inny przychodzi i mi to palcem pokazuje, wtedy jest trudniej. Wtedy potrzebna jest pokora. Moi drodzy, pokora nie ma zastosowania w sterylnych warunkach, jak jestem sam. Prawda? No bo jak? To nie ma sensu. Pokora jest tylko wtedy jakby aktywna, wtedy może mieć miejsce, kiedy są relacje, kiedy są inni wokół nas, kiedy inni nam mogą nadepnąć na odcisk. Wtedy nasza reakcja coś pokazuje. Czym więc jest cichość? Wracam do tego pytania troszkę głębiej. Tłumacze Biblii przetłumaczyli tutaj błogosławieni cisi. To słowo cisi w oryginale greckim to jest greckie słowo praus. I to greckie słowo obejmuje właśnie postawę łagodności, uprzejmości, pokory, wrażliwości. Wychwyciliście te cechy? To tak jakby opisywać samego Pana Jezusa, prawda? Łagodność, uprzejmość, pokora, wrażliwość. Ale to greckie słowo praus, tam wtedy starożytności, używane było w stosunku do ogierów bojowych. Podobno to było bardzo powszechne. Czyli koni, które brały udział w walce. Koni, które, żeby brać udział w walce, one musiały być doskonale wyćwiczone, ujeżdżone i poddane swoim jeźdźcom. Ale to słowo greckie praus nie oznaczało, nie wiem, ich siły, ich urody, ich piękna czy czegokolwiek, ale to słowo praus dotyczyło ich poddania, ich podporządkowania. Więc to greckie słowo, które jest tłumaczone jako cichość, to jest właśnie poddanie, podporządkowanie. Zobaczcie, Jezus był podporządkowany woli Ojca w 100%. Mówiliśmy nie jeden raz o tym. W swojej służbie, która zaprowadziła go aż na krzyż. Dalej, cichość czy pokora to nie jest nic zewnętrznego, coś, czym możemy się pokazać, zareklamować. Cichość, pokora to jest postawa serca. Otwórzmy sobie tutaj pierwszy list Piotra. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Już abstrahując od kontekstu, w którym to zostało użyte, chcę podkreślić, że to, co jedynie ma wartość przed Bogiem, to ten wewnętrzny człowiek,
wewnętrzny nasz duch uniżony, skruszony, łagodny. Idźmy dalej. List do Filipian. 2 rozdział. To jest niesamowite miejsce, jeśli mowa o pokorze. Jest to jednocześnie dla nas wzór, ale też i rozkaz. Kiedy będziemy to czytać, zwróćcie uwagę, ile tu jest zdań takich rozkazujących. I nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. I to był pierwszy rozkaz. Zauważyliście? W pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. To jest drugi. I trzeci. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Wszystko fajnie tutaj brzmi. Kiedy myślimy o Jezusie, to pięknie brzmi, gdyby nie to zdanie. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia. To jest poważne zdanie. Aż trudno sobie wyobrazić, co przeżył Jezus. Bóg. Jezus jest Bogiem. Mi trudno sobie wyobrazić tą chwałę, którą miał, zanim wstąpił. Przecież On był tym, który stwarzał ten świat. Bo czytamy o tym, nie chcę tutaj wchodzić w teologię, o tym, że razem stwarzali świat. On stworzył człowieka. On stworzył przyrodę, cały kosmos, wszystko. I ten potężny Stwórca przyjmuje postać człowieka i schodzi. Wiecie, wydawałoby się, że ktoś taki powinien być jakoś szczególnie przyjęty. Z jakimiś nadzwyczajnymi honorami. A wiecie, jak był przyjęty? Odtrącony, niezrozumiały, wyśmiewany, odrzucony. A Jezus, jak czytamy, wyparł się samego siebie. Przyjął postać sługi. Przyjął postać sługi i służył nam, nie zważając na odrzucenie, nie zważając na brak szacunku. Przyjął postać sługi i służył. Niezwykła pokora. I to byłoby fajnie, gdyby odnosiło się to tylko do Jezusa, ale to się ma odnosić do nas. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Nim. Moi drodzy, to jest trudne. To jest naprawdę mocne. Ja w ogóle nie mam takiej wyobraźni, żeby próbować porównać to, jak Jezus się uniżył w stosunku, jakby to w naszym przypadku miało wyglądać. Nie wiem, słyszałem już takie opowieści, że nie wiem, ktoś się uniża tam do mrówki. Ale to zupełnie nie o to chodzi. Nie wiem, nie mam porównania, jak to jest ogromne uniżenie. Ale słuchajcie, chodzi o to, że my mamy sobie nawzajem usługiwać, pomagać, wspierać, bez względu na to, jak to zostanie ocenione. Bez względu na to, czy nam podziękują, czy nie. Bez względu na to, czy to zostanie dowartościowane, czy nie. To jest pokora. Z drugiej strony zachęcam do tego, aby być wdzięcznym. Zachęcam, aby okazywać wdzięczność dla kogoś, kto okazał się nam pomocny. Ale pomagając, nie możemy na to liczyć i oczekiwać. Musimy być świadomi, że wszystko, co robimy, robimy jak? Jak dla Pana, list do Kolosan. Idziemy dalej. Bycie cichym, pokornym, to też jest ukrzyżowanie swojego ja. Czyli jakby niedochodzenie swoich racji, swoich ambicji. Przykład Abrahama i może następnych jeszcze mężów bożych. Znając życie Abrahama, to chyba całokształt jego życia może świadczyć o tym, że był pokorny. I widzicie, już choćby to imię Abraham
Widzimy, znając jego życie, że to nie był ktoś taki gdzieś tam maleńki, nieistotny człowiek, zapomniany przez wszystkich. O nie, to był ktoś istotny. Ale jego cechą była pokora. I takie dwa tylko szczególiki z jego życia przypomnę. Pamiętacie sytuację, kiedy wciąż nie było obiecanego potomka i Sara i jego żona wpadła na pomysł, żeby współżył z jej niewolnicą i w ten sposób będą mieć potomka. Tak się stało, kiedy Hagar zaszła w ciążę, zaczęło pogardzać swoją panią Saraj. Zaczęły być konflikty. I pamiętacie, co powiedziała Saraj do Abrahama? Taka rozsierdzona. Krzywdy mojej tyś winien. Wiecie, dla mnie to jest zranienie. Jak to tyś winien? Kto tu winny? Kto wpadł na taki pomysł? Ale zobaczcie Abrahama, z jaką klasą reaguje. Nie unosząc się, nie dyskutując. Powiedział, okej, jest w twoich rękach, zrób co uważasz. A później, kiedy sytuacja z Lotem, kiedy doszło do przepychanek, kiedy doszło do konfliktów z pasterzami Lota i Abrahama, kiedy trzeba było podjąć decyzję o rozstaniu się, to on również z ogromną klasą pozwala młodemu człowiekowi, by ten Lot zaznaczył swój autorytet. To jest zdumiewające. Przecież w tamtych czasach wiek, pozycja to było coś bardzo istotnego. Poza tym Lot, tak, że tak powiem, podróżował z nim trochę na doczepkę. A jednak pozwolił jemu zadecydować. Gdybyśmy spojrzeli na Mojżesza, przecież znamy Boże Słowo, które mówi nam wprost, że to był najpokorniejszy Boży sługa. Prawda? Najpokorniejszy Boży sługa. Ja tak myślę, patrząc na klasę tego przywódcy, że on powinien być na rękach noszony przez swój lud. A był? Oj nie. Ile on wycierpiał od ludu. Ile on doznał odtrącenia, wręcz go chcieli ukamienować. Ale kiedy przychodzi sytuacja, że już tyle sobie, że tak powiem, nagrabili, mówiąc kolokwialnie, że Bóg chciał naprawdę już z nich zrezygnować, to Mojżesz staje w ich obronie i mówi, to mnie Boże zabij, ale nie ich. Niesamowite, skąd on to brał? Taką postawę. Gdybym wspomniał Dawida. Wiecie, to jest również przykład człowieka jakże pokornego. Już od samego początku, kiedy o nim słyszymy. Kiedy przychodzi Samuel, by namaścić jednego z synów Isajego na króla. Zapomnieli, że istnieje Dawid. Wiecie co? Ja tego nie rozumiem. Jak można, nie? Zapomnieli, że mają jeszcze jednego syna. Jakież to jest odtrącenie. A później, kiedy była potyczka z Filistynami, kiedy bracia Dawida byli w wojsku, to ojciec Isaj wysyła go. To nie była inicjatywa Dawida. To ojciec wysyła go, daje mu tam jakieś rzeczy, które ma przekazać braciom i wysyła go. On w dobrej wierze przychodzi, trafia tam na tą sytuację z Goliatem. I jak się bracia do niego odzywają ordynarnie? I w jaki sposób go traktują? Wiecie, ja nie wiem, jakbym był na jego miejscu, to chyba napięcie w tył zwrot i tyle by mnie zobaczyli. I żadnych prezentów by od taty nie otrzymali. A on? Popatrzcie. W ogóle nie zrobiło to na nim wielkiego wrażenia. I Bóg go użył potem we walce z Goliatem. A potem w relacji z Saulem. Wciąż prześladowany. Wciąż niewinnie cierpi. Jest niesprawiedliwie źle traktowany. Jest prześladowany, ucieka, błąka się po pustyni. Ścigany jak przestępca. Niesłusznie, niewinnie. A cały czas uznaje autorytet Saula jako króla. Ta sytuacja w tej jaskini Engedi, kiedy go miał, kiedy go mógł jednym ruchem zabić, nie czyni tego,
tylko odcina kawałek płaszcza. Ciekawa to jest w ogóle historia z tym, nie będę się w to wgłębiał, ale byliśmy tam, jak byliśmy na wycieczce, bo kiedyś sobie tak czytając, analizowałem, myślałem, jak to możliwe, że 300 chłopa siedzi w jaskini, wchodzi tam Saul. Jak oni mogli być tak po cichu? No 300 ludzi. Wszedł za potrzebą, już nie komentuję jaką. Przypuszczam, że chwilkę to trwało. Jak to się stało, że nic nie słyszał? Kiedy byliśmy tam na miejscu, mogłem to odkryć. To prawda, to już nie jest jaskinia, bo jakby sufit tej jaskini się zawalił, ale wyraźnie widać, gdzie tam strobiec na skałach. Robiliśmy sobie zdjęcia tam, jak to wygląda. Ale mogliśmy to zobaczyć. Oto z kilkudziesięciu metrów strumyk wody spadał na dno tej jaskini. I robił ten hałas, więc dlatego go nie słyszał. Ale to taka tylko ciekawostka. Kiedy mówię o pokornych, przechodząc do Nowego Testamentu. Już nie będę omawiał, tylko wspomnę imiona. Szczepan, chyba nie trzeba komentować. Apostoł Paweł, jakże często adresaci listów, czy w Koryncie, czy gdzieś indziej, źle go traktowali. A on z miłością nadal im służył. I w końcu ten niesamowity przykład, o którym już wcześniej przeczytaliśmy, czyli sam Pan Jezus. Kochani, takiego bądźmy wobec siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. To jest polecenie. To jest rozkaz. I jeszcze może ze dwie takie cechy i będziemy powoli kończyć. Wiecie, cichość, pokora to między innymi też jest zdolność do tego, by słuchać. Naprawdę. A nawet słuchać Bożego Słowa. Zobaczcie, Jakub. Przyjmijcie z łagodnością wszczepione was słowo, które może zbawić dusze wasze. To jest to samo słowo, łagodnością, cichością. To jest to samo greckie słowo. Przyjmijcie z łagodnością wszczepione was słowo. Wiecie, tak myślę, że czasem bywa tak, że słowo słyszymy, ono może jest gdzieś wszczepione, ale trudno nam go jest przyjąć, bo może jest zbyt rewolucyjne dla nas. Z pokorą przyjmijmy Boże Słowo, każde. Nawet i to, które mówi, że jakiego mamy być wobec siebie usposobienia. Moi drodzy, kiedy czytaliśmy, może jeszcze wrócę do tego miejsca z listu do Filipian, bo nie skoncentrowałem się na tym słowie, więc wrócę jeszcze raz i ten werset trzeci. W pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. W pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Wiecie, tu nie chodzi o to, że ktoś ma, aby innego uważać za wyższego, sam się poniżać. To zupełnie nie o to chodzi. Nie, nie, nie. My mamy znać swoją wartość w Chrystusie. List do Efezjan nam mówi, jaką mamy wartość w Chrystusie. List do Efezjan mówi nam, jak Jezus na nas patrzy. Nie oceniajmy tego w ten sposób, jak my patrzymy na siebie, albo jak porównujemy się z innymi. Mamy znać swoją wartość w Chrystusie i wiedzieć, kim jesteśmy, ale patrzeć na mojego brata i powiedzieć, ale on jest jeszcze lepszy. Patrzeć na moją siostrę i powiedzieć, ale ona jest jeszcze lepsza. I powiedzieć to, nie wiem, jej należą się zaszczyty. Ja nie chcę skupiać reflektorów na samym siebie. To ona jest lepsza, to on jest lepszy. Kochani, tak myślę, że gdyby cała społeczność, jakakolwiek, a może i nasza, jakby wszyscy tak funkcjonowali, wyobrażacie sobie, jakaby to była atmosfera? Raj na ziemi. Okej, wracam do przerwanej myśli, bo przypomniałem sobie to, ten fragment wydawał mi się istotny. Kochani, cichość i pokora jest też tym zdolnością do słuchania. O Słowie Bożym wspomniałem, ale też i uwag innych. Zauważyliście to czasem, że czasem jest trudno przyjąć uwagę, zwłaszcza
Zwłaszcza jeżeli komuś się wydaje, że no ja tyle lat za Bogiem, a tu jakiś młodzik przychodzi i coś mi chce powiedzieć. Gdybyśmy uważali jedni drugich za wyższych od siebie, to byśmy nie mieli z tym problemu. A więc podchodźmy z pokorą także i do tego, aby słuchać. Ale cichość i pokora to też jest umiejętność mówienia, czyli odwrotność. Zobaczmy znów list Piotra, 3 rozdział, czyli ten sam werset 15 i 16. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia z nadziei waszej. Lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Moi drodzy, jeśli chcemy dzielić się z Ewangelią, czyńmy to w duchu pokory. Bo jeśli słuchacz wyczuje w nas zarozumiałość zielonoświątkowca, nic nie przyjmie. Nie ma szans. Czyńmy to z pokorą, z łagodnością. Tutaj jest ten kontekst. Jeżeli nas zapytają o naszą wiarę, to mamy to czynić z łagodnością i z pokorą. Kiedy jesteśmy w tej sytuacji, to zwiastujmy Chrystusa, nie siebie. Ale też i kiedy chcemy nawzajem sobie usłużyć, kiedy widzimy właśnie, że nas brat gdzieś jest, nie wiem, w jakimś oddaleniu i chcemy jemu usłużyć, to tak samo. Czyńmy to z pokorą. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Lecz pokorni odziedziczą ziemię. O co chodzi z tą ziemią? Na pewno nie chodzi o zakup działki. Na pewno nie chodzi o fizyczną ziemię. To na pewno. Wiadomo, że chodzi o coś duchowego. I powiem króciusieńko w takich 3 aspektach. Po pierwsze, człowiek cichy, łagodny, pokorny już posiadł ziemię. Już ją odziedziczył. Tak to rozumiem. Bo wiecie, człowiek prawdziwie pokorny jest zawsze zadowolony. Jest zawsze usatysfakcjonowany. On nie pożąda czegoś więcej. Apostoł Paweł do Filipian mówi, umiem się ograniczać, jak i żyć w obfitości. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć. A w innym miejscu, do Koryntian, 2 rozdział, 6:10 mówi, jako ubodzy, jednak wielu ubogacający. Jako zasmuceni, ale zawsze weseli. Jako nic nie mający, a jednak wszystko posiadający. Czyli powiem posiadający ziemię w tym obrazie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na te słowa, bo one tak naprawdę odzwierciedlają nam te 3 błogosławieństwa. Jako zasmuceni, ale weseli. To było 2. Jako ubodzy, a jednak ubogacający. 1. I to ostatnie, które w tej chwili rozważamy. Jako nic nie mający, a jednak posiadający ziemię. Po drugie, to posiadanie ziemi to jest nasze duchowe dziedzictwo. I tego już nie będę rozwijał. List do Rzymian, 8 rozdział. Dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. To jest nasze duchowe dziedzictwo. To jest niesamowite pokłady błogosławieństw. W tym, że jesteśmy współdziedzicami Chrystusa, ale nie rozwijam już tego tematu. I w końcu to posiadanie ziemi to nasza przyszłość, czyli nasza górna ojczyzna, czyli nasz cel, do którego zmierzamy. Ale uwaga, cisi ją odziedziczą. Zacytuję list Piotra. Wszyscy zaś przyjmijcie postawę pokory względem siebie nawzajem, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. To jest 1 Piotra 5:5, choć inne miejsca też mówią podobnie, choćby list Jakuba i inne miejsca. Wszyscy zaś przyjmijcie postawę pokory względem siebie nawzajem, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje.
Zobaczcie dwie postawy i dwie Boże reakcje. O jakże chcę korzystać z Jego łaski. I to łaski za łaską, którą On daje, prawda? Jego miłosierdzie, Jego łaska, Jego wsparcie. To jest coś, co nas gdzieś wręcz pociąga, czy popycha w drodze za Bogiem. Ale w odpowiedzi na pokorę. Bóg pokornym łaskę daje. Ale aż się boję czytać to drugie. Pysznym się Bóg sprzeciwia. Czy jak to zacząłem myśleć o tym, to już mnie dreszcz przeszedł. Jak sprzeciwia? Bóg jako przeciwnik? Przecież jak to brzmi? Moi drodzy, Bóg naprawdę nie zgadza się. Jest jakby przeciwnikiem podstawy pychy w nas. A więc, moi drodzy, temat jest, myślę, bardzo ważny. Bo chcemy dojść, bo chcemy odziedziczyć, bo chcemy dojść do celu. Ale pamiętajmy, że pokornym Bóg daje łaskę, Bóg wspiera, ale pysznym się sprzeciwia. Cichość, pokora to są rzeczy, które są absolutnie niezgodne z naszym naturalnym funkcjonowaniem. To nie są nasze naturalne skłonności. To jest coś, co pochodzi od Boga. To jest coś, co daje nam Bóg. To jest coś, co jest wynikiem pracy Ducha Świętego w nas. A tak chyba mówiąc najdokładniej, to współpracy Ducha Świętego z nami. A więc, moi drodzy, jeśli odkrywamy w sobie jakieś braki, to pozwólmy Duchowi Świętemu, aby z nami współpracował. Pozwólmy, aby gdzieś mówił do naszych serc, abyśmy byli ludźmi, którzy mają ten charakter samego Pana Jezusa. Tak jak wielokrotnie cytowałem ten list, to słowo z listu do Filipian, takiego bądźcie względem siebie usposobienia, pokory, jaki mamy wzór w Chrystusie, naszym Panu. Amen.